Czy już dziękowaliście za coś dzisiaj Bogu? Czy macie w ogóle za co? A może uginacie się pod ciężarem problemów, trudności, chorób albo tysiąca innych rzeczy i wcale nie chcecie Bogu dziękować? A przeciwnie, raczej mielibyście z Nim do pogadania o tym, jak urządził świat. Używając słów prostych, acz mających swoją wagę. Witajcie siostry i bracia w poniedziałek 3 lipca we Wrocławiu. Lipiec dla wielu z was jest czasem odpoczynku, jednak nie wszyscy mają się tak dobrze i wiele osób wciąż pracuje. Dla tych osób poniedziałek to pewnie nie jest ulubiony dzień tygodnia. Nowy tydzień, nowe wyzwania, nowe zadania. I jakby nieco ironicznie, z Biblią na co dzień zawiera dzisiaj dwa teksty o dziękowaniu. W poniedziałek. Cóż, spójrzmy z Biblią na co dzień. Pierwszy tekst to słowa psalmu 103, znane pewnie z liturgii spowiedniej, którego drugi werset brzmi tak. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Drugi tekst to słowa z pierwszego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 18. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Jeżeli, droga osobo po drugiej stronie ekranu, twoje życie tak się ułożyło, że na pytanie, co dobrego ci się przytrafiło, nie wiesz od czego zacząć, bo jest tyle różnych sytuacji, tyle różnych rzeczy, to sprawa jest prosta. Co jednak, jeżeli jesteś na takim etapie swojego życia, że wcale nie jest w nim różowo, że masz poważne zmartwienia i na horyzoncie nie widać żadnego wyjścia z tych trudnych sytuacji? Czy zgodnie z tekstem masz za wszystko dziękować? Również za to, że ci trudno i że cię boli? To ma być wola Boża względem ciebie, więc człowieku dziękuj. Dziękuj, bo Bóg tego chce, bo zawsze może być gorzej. Słowa z pierwszego listu do Tesaloniczan można przetłumaczyć nie tylko jako za wszystko dziękujcie, ale też jako we wszystkim dziękujcie. I chyba to drugie tłumaczenie jest bliższe intencjom autora. W poprzedzających wersetach pisze o radości i modlitwie. Razem z dziękowaniem we wszystkim powstaje opis pewnej postawy, która jest daleka od naiwności, bo życie bywa trudne i ciężkie. Ale Chrystus przyszedł, by dać nam nową perspektywę. Taką perspektywę, z której żaden problem nie będzie już dla nas wyglądał na przeszkodę absolutną, na taką, która zabierze nam poczucie nadziei i poczucie godności. I to jest, jak czytamy, wola Boża w Chrystusie względem nas. Takie nastawienie nie odmieni w jednej chwili trudnej sytuacji, w której możemy się znaleźć, ale da pokój serca. I patrząc na nowo z tej perspektywy na swoje życie, będziemy mogli zobaczyć i też to, co dobre, a nie tylko grzęznąć w tym, co naprawdę trudne. Takiego spoglądania na życie trzeba się jednak nauczyć. I to wymaga wysiłku codziennego, konkretnego budowania swojej postawy. Nie sztucznego uśmiechu, gdy chce się płakać, nie śmiechu, gdy serce pęka, ale docenienia tego, co dobre pośród wszystkich kolei życia. I to nie jest łatwe. Nie wiem jak wy, ale ja mam z tym problem. Szczególnie w poniedziałki. Szczególnie, gdy wydaje mi się, że wszystko mnie przerasta. Dlatego każdego dnia
Dobrze jest spojrzeć na to, co dobre, nabrać dystansu do tego, co przed nami. Bo przecież każdy poniedziałek się kończy. Przecież zawsze przed nami jakaś niedziela, by złapać oddech. Powodzenia u progu nowego tygodnia. Oby przyniósł wiele okazji do dziękczynienia. Zostańcie z Bogiem.